Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Tradycji niech się stanie zadość, powiem to. Dawno vlogów nie było. Ostatnio strasznie dużo wziąłem sobie na głowę. Niestety przeliczyłem swoje możliwości i swój czas wolny, jaki mogę poświęcić na te rzeczy. I tak naprawdę momentami nie wiem, w co rękę włożyć i po prostu nie chce mi się robić coś ponad to, czym się zajmuję. A co robię? Tworzę dla swoich uczestników takie zestawy składające się z modułów wielu do Arduino, coś jak tak zwane start kity do Arduino, tylko wybrałem sobie takie moduły, które według mnie są fajne i które fajnie można wykorzystać, przy okazji o nich opowiedzieć. Wybrałem pod siebie, bo śledzę rynek, widzę, jak to wygląda w tych tak zwanych zestawach i postanowiłem przygotować coś swojego. Uzyskałem na to środki, za co bardzo dziękuję pewnej osobie i pewnym osobom, że mogę swoim uczniom właśnie zaproponować coś autorskiego pod względem takim, że sam te moduły kupiłem, sam je w tym momencie przelutowuję, bo ideą mojego zestawu jest taka, że ma być podłączane, moduły mają być podłączane do płytki stykowej, a nie, że powiedzmy, że za pomocą kabelków podłączone na przykład do płytki stykowej, a w płytce stykowej Arduino też na przykład jest wepchnięte, bo pracuję głównie na Arduino Nano. Ideą jest to, że będą to przewody męsko-męskie, ewentualnie z worki, po prostu w takich zestawach sprzedawane czasem z worki, więc to albo to. To jest to. Druga rzecz, mam trzy projekty aktualnie na tapecie. Hard Edu wersji Arduino, to jest już nie wiem, która to wersja, chyba 3.4, 3.5. Hard Edu wersji z Raspberry Pico i jeszcze mam nowego hardcara i też nie wiem, w co ręce włożyć. Plan jest taki, że w tym tygodniu mam zamiar w wolnych chwilach, czy to w pracy będąc, mam ze sobą płytkę aktualnie, czy to w domu, sprawdzać, czy wszystkie połączenia są prawidłowe i te hardy Edu działa tak, jak działać powinno. Sprawdziłem tą wersję prototypową już poniekąd, tworząc materiały w partnerstwie z PCBGO. I tam wszystko działało na ten moment, ale jeszcze muszę podobne testy zrobić z tą wersją już odświeżoną, czy też będzie wszystko działało. Więc to chcę w tym tygodniu ogarnąć. I jeszcze na dodatek zrobiłem sobie taką sieć współpracy wśród nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia podobne do moich w Polsce, w placówkach podobnych do mojej. I jest tam strasznie drętwo, może nie nadaje się na lidera, ale będę z tym walczył jeszcze. Po prostu chciałem wymieniać się doświadczeniami z innymi. Na ten moment chęć wymiany widzę tylko ze swojej strony i jakieś tam publikuję zajawki, a reszta na razie taka cisza. Może to się jeszcze wszystko zmieni, każdy z nas jednak pracę ma, a tutaj może po prostu pani dyrektor kazała się zapisać, albo pan dyrektor, bo pisałem do placówek i tak dalej, więc są, a wcale nie muszą być aktywni, prawda? No nic, zobaczymy, jak to będzie. Chciałbym, żeby to ruszyło. W tym tygodniu też tam planuję chyba z 2 albo 3 wpisy zrobić, może coś zaproponuję. No zobaczymy. Daję tak naprawdę sobie miesiąc czasu jeszcze. Jeżeli przez
miesiąc czasu jedyną aktywność, jaka będzie w tej sieci, będzie tylko z mojej strony. Nie można krytykować przecież, nie, ja nie widzę przeciwwskazań, aby nawet krytykować moje działania, ale żeby cokolwiek się działo, tak? A na razie dyskusja jest jednostronna z mojej strony, a nieważne. Wziąłem na głowę, chcę to zrobić, mam nadzieję, że mi jakoś to wyjdzie. To jest to. No i kurczę, jeszcze prezentację robię do tych swoich materiałów. Nie, no kupa roboty, za dużo. Ale ogarnę to i z materiałami wrócę. W planach jest to, że zacznę robić to od generatora. Generator kodu poleci na pierwszy ogień. A potem tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie. Ale myślę, że z generatorem będzie. Babcia ma. Dobrze, że zwraca uwagę dziecku, bo wbiegło na ulicę. Chyba nie patrząc się, czy cokolwiek jedzie. No, więc pierwszy materiał wideo to będzie oprócz tego vloga, to materiały dotyczące generatora kodu. Dobra, idę do pracy. 15 minutek, jeszcze zdążę coś tam ogarnąć po piątkowych zajęciach.